Zaufanie to jeden z najbardziej podstawowych wymagów w każdym związku. Niezależnie od tego, CZY gesty przyjazny, związek romantyczny, CZY wiesz rodzina. Dlatego w tym filmie omówimy ten sześć ludzi, którym według stoika nigdy nie należy ufać filozofia, jednak stosunkowo łatwo jest zidentyfikować osobę, aby zorientować się, kim on jest i jaka jest jego istota. Wystarczy przeanalizować jego mowę i działania, skomentuje każda z takich osób, aby było jasne i dlaczego powinieneś nie ufać im, jeśli nie troszczy się zbytnio o innych. Nie jest to osoba, której można zaufać, ponieważ ma oczy tylko dla siebie i stale stawia swoje potrzeby na pierwszym miejscu. Nie ma znaczenia, kim jest. Nie można ufać narcystom ludzi, bo wywiedzają swój wizerunek, jakby był najważniej zarezeksana Suecja. Nieczka, żeby był lepszy irony. To type ludzi, którzy zrobią wszystko, żeby się poprawić. I ten kompulsyjny akt pragnienie i podziwianie siebie jest niezwykle niebezpieczne, ponieważ taki zanim zacznie prosi o podwójne subskrypcje kanału. Bo na koniec mam dla siebie kospekialnego, a jak zawsze nie bad słabi. Zostan do konka. Przejdźmy do pierwszego typu ludzi. Narcyzo w kontaktach z osobami narcystycznymi stoicy przypominają nam, jak ważny jest, aby zachowanie innych ludzi nie wpływało na nas swoją netrzny spokój. Przeciw zielać ich egocentrycznym zielaniom, zastanaw się, jak możemy zachować spokój psychiczny posrod ich aroganci. Pozostać jak obojętnym. Jeśli ktoś zawsze mówi o sobie i nie da się widzieć, co dana osoba może zrobić, aby utrzymać pozadany wizerunek. Zazwyczaj jest to type osoby, która powoduje, że nie biorą na siebie wine za swoje bledy. Dlatego nie ufać osobom, które za dużo mówią o sobie i probudzą na rzutach swoje opinie na temat innych, nie słuchać jak nikogo. Ponieważ ci ludzie mogą się skrzydzić w dowolnym momencie, aby osiągnąć swoje cele. Drugi typ osób to plotkarz. Stoicyzm uczy nas również, jak sobie radzić z plotkami i bolesnymi słowami ze strony ludzi. Podkreślali, że należy nie nadawać uwagi cudzym opiniom na nasz temat. Jeśli ktoś widziały cudzy te ciemnice lub podzieli się informacjami, jest prawdopodobne, że ta sama osoba zrobi z tobą to samo, sali bedzi plotkowak o tobie i twoim życiu za twoimi plekami. Rok. Uwierz mi, jest prawie pełne, że coś takiego się wydarzy. Kiedy ktoś plotkuje? To nie jest tylko nawyk, to zista przyziemność. Dlatego nie myśl, że tylko dlatego, że ktoś jest twoim przyjacielem. Nie powiedz tego tajemnicy innym. Nie rob tego. Jedyna korzyścia, jaka możesz zyskać dzięki plotkom, jest tu zecz, aby informacja się rozesła. Bo wtedy wystarczy, że powiesz plotkę, a oni wykonają kala presję za siebie. Trzeci typ to osoba, która stale się namawia, zli jeśli chodzi o radzenie sobie z ludźmi nerwowymi lub manipulujacimi. Stoicyzm daje nam praktykę autorefleksji, reakcji emocjonalnej. Zamiast si podawak, możemy zatrzymać się i pomyśleć o tym, jak nasze własne spostrzeżenia i reakcje wpływają na sytuację. Zas w swoim zisiu i gestes na kogoś zli. Jeśli łatwo traci cierpliwość, nie z powodu tej osoby, ale z powodu codziennego stresu, pod jakim się znać dujesz. To jedno, kiedy jest spokojnie, ale gdy ciągle zloskis się na konkretna osobę, sytuacja jest zupełnie inna, jeśli ta osoba ma zdolność do ciągłego irytowania. Zjedzie się tak dlatego, że subtelnie się prowokuje, łamisla jak pomysli, które dezorientuje i budza łapliwości. Karmiedzie stopniowo, umalić dałkać, abyś nie do końca rozumieli ich emocjonalne i psychologiczne gry, uwierz mi. To tylko dla przyziemności, jak bardzo ostrożni z tymi subtelnymi grami. Ponieważ jeśli osoba ma irzeksi, które zawsze się rozlosia i nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Type 4 to ludzi niezdecydowani. Jeśli chodzi, osoby niezdecydowane. Stoicyzm zakieka nas do skupienia się na tym, komu możemy kontrolować sili moje własne decyzje i działania. Dlaczego się ludzi łatwo wytłumaczyć, że nie są godni zaufania. Jak zaufać komuś, kto ciągle waha się, jaka decyzja podjak. Jeśli nie potrafi nawet zdecydować o kierunku swojego życia, jak może ufać im, zatyskałkowy czy nieprzewidywalny. Ponieważ ich osobowości nie są w pełni ukształtowane. Wik nie można dokładnie widzieć, jaki beda ich decyzje. To osoby niezdecydowane, które nie mają wystarczać jako silne osobowości, aby podjak dzielani i wybrak sieskie, która czeka podazak, żeby było jasne. W tym momencie zaufanie niezdecydowane osoby jest jak zaufanie dzieku z nozem, gdy nie ma ciebie pobliżu. Nigdy nie wiesz, co zrobić. Five type out ludzi o dwóch twarzach. Rad sobie z ludźmi, którzy mają dwie twarze. Stoicyzm radzi być ostrożnym.
Zamiast martwych się ić postępowaniem, możemy skupić się na kultywowaniu ku sobie knot. Prawdopodobnie spotkałeś się z takim doświadczeniem. To ludzi, którzy wydarza się cię lubić, ale rozwija plotki o tobie za twoimi plekami, a tu zaczęłani rozprzestrzenia się na innych ludzi. Wikni zdziw się, gdy inni zle o tobie mówią. Ujednej chwili usmiecza się i zaczęła przyjaźnie. U następnej, u tej chwili, gdy mówią o tobie negatywnie, moja rada jest taka, że gdy zaczniesz zauważać takie zaczęłanie, powinieneś opuścić związek jak najbardziej. Bylobi lepiej, gdybyś szybko się wydostał. Six type out to ciekawsi, ze stoickiego punktu widzenia ważny jest wyznak zanigranek u rozmowach i ostrożne przekazywanie informacji. Stoicyzm zaleka trzymanie się z daleka od osób o nienasykonych ciekawości, ponieważ może tu prowadzić do udzielnienia szkodliwych informacji. Kołysać, te ciekawostk można powiązać tak z zazdroskia, dlatego ważny jest, aby unikać informacji. Zawsze uważać, komu udostępniasz swoje informacje. Przez jest trudno mieć pewność, że ktoś nie ma takiego zamiaru wykorzystywać twoje dane w szkodliwy sposób u przyszłości. Jeśli ktoś jest czymś ciągle ciekawy, najlepiej odsunąć się od tej osoby lub zaufać tej osobie, ale ważne jest, aby ktoś bardzo jasno powiedział, nie mylić bieżącej rozmowy z nadmierną ciekawością. Mam przez to na myśli to, że kiedy kogoś poznajesz lub porozmawiajesz przyjdzie z cielem, ta osoba może od czasu do czasu posłuchać jakiegoś tematu lub twoje zisie może spróbować poznać się lepiej, zadać pytania na temat twojej pracy, studio. To tylko normalna część rozmowy, ale musisz tu zrozumieć, że jest ciekawa ta osoba, która będzie stale pytać o twoje zisie, a czasem o drażliwe tematy. Na przykład może zapytać o twoje pensje, kiedyś jest trochę zimne, gdy pytasz. Jeśli zdecydujesz się nie odpowiadać i zmienić temat, osoba zada to samo pytanie poznieć ponownie. Ulazni o tym mówi. Tu jest typ osoby, na którą musi uważać, zanim obdarzy zaufanie. A weak tu jest typ osoby. Nie tylko nie ufa si osobie, ale jeśli masz taka możliwość, zdystansuj się od nich. 7 type out to ludzi, którzy przyjaźnia się ze wszystkimi. Stoicyzm pozwala nam kontrolować tu, jak postrzegać nas inni. Stoicy podkreślali, jak ważne jest pielęgnowanie oryginalności. A nie zwykle pozechnieć akceptacji. Kto z nich spotkał takie osoby, która do każdego się usmiecha, zixi wszystkiego najlepszego. Przy tula każdego i mówi, że zawsze można na niego liczyć. Krótko mówi jak, on to znany typ osoby, która trzeba popularna. To warzyska i zadowolik wszystkich. Tylko dlatego, że ma te seci. Nie mówię, że powinnam oceniać tylko dlatego, że jest. Moja rada jest taka, aby nie ufak mu ślepo tylko dlatego, że się usmiecha wszystkich i stara się zadowolić wszystkich. Jedynym celem kogoś, kto zawsze obikudzie, jest być popularnym celem tego typu osoby, jest być w centrum uwagi. Dla niego jesteś po prostu kolejna osoba, która zdobyła punkty. Tacy ludzie jak oni szukają uwagi, zajdzie z ludzeniami, widzę. To zawsze dobrze jest być podejrzliwym, ponieważ jest niezwykle popularny ekstrawertyk, który trzeba kimś, szybko zaćmudzie się mieć się i może być następny typ osoba, która stale kos krytykuje, zwłaszcza innych stoicy beda stale podkreślać znaczenie samotni. Zamiast spędzać czas na krytykowaniu innych, stoici skupiają się na doskonaleniu siebie i swojego charakteru. Jeśli dana osoba spędza czas na krytykowaniu innych, ludzi poprzez plotkowanie lub próby zniszczenia cudziego z wizerunku. Pomyśl o tym, ta osoba ma prawdopodobnie zły charakter, jeśli spędza czas na plotkowaniu i zlym mówieniu o innych. Jeśli jesteś przyzwoita osoba, która ma swoje rezeksy do zrobienia pracę, dba o swój własny sposób i plasy raczunki, prawdopodobnie wyobraź sobie, że tu robisz. Mówi, nie ma o innych ani rozwijać plotek. Mam tu na myśli to, że się którzy są nadmiernie krytyczni wobec życia innych, nie mają nic lepszego do roboty jej są na tyle niesugestliwi, że robią niepotrzebne komentarze na temat innych. Dlatego bardzo podejrzliwi, nie sanuj i nie okazuj wyrozumialości wobec takich osób. Bo jeśli ktoś łatwo mówi zle o innych, ty możesz łatwo zaksak zle mówić o tobie. Jeśli doszedłeś tak daleko, brawo. Ktoś kto ma niektóre z tych chcesz, jeśli ufasz i sanujesz, skomentuj poniżej. Ale poczekaj, tu jest nie koniec. Mam jeszcze dwa typy ludzi do pokazania. Type 9 to ludzi, którzy zawsze są uwikłani w wiele problemów. Stoicy zaciekają nas do uzyskania odpowiedzialności za swoje decyzje i uczucia.
Zamiast obłyniać sugestie lub okoliczności ludzi zidzia z problemami a intrygami. Twierdza, że madzia pecia i dla nic zisi jest tylko kara. Jak mówię, każdego dnia podziałuje się nowe wyzwanie i każdy dzień przyniesie nowy wynik. Osoba jest tam i mówi wszystkim, że nie widzi, kosi zjedzie. Mówi się, że wszystko jest trudne. Po co mówić, bardzo ostrożny z takimi ludźmi. Nie ma nic złego w byciu podejrzliwym. Jeśli dana osoba jest pełna problemu, to nie jest przypadek, to nie wyzek świat spisku, że przesiłko nie jest, ale osoba, która na kodzie sabotuje siebie. Prawdopodobnie podejdź mu źle decyzje, nauczy się na bladach, a prawdopodobnie rani swoje odczucia. Dlatego radzę, by podejrzliwym wobec takich osób, bo jeśli współczuje się ich smutnemu i trudne historie na tyle, żeby zauważyć ci, jak pomóc, iż problemy mogą zajbko stać się tu. Imi problemami wiek bardzo ostrożny poniewaz ludzi. Ktorci gromadza przeszkody i takie dramaty, madzia tylko jedno prawdziwe wyzwanie, którym sa oni sami, a myśla, że nie czes. Aby to wyzwanie otaczało się ten typ auto ludzi, ktorzy udadza, że sluczadza komały stoicyzm w sytuacjach, kiedy ludzi udadza, że sluczadza, pozwala nam być asertywnymi i, jeśli to konieczne, uzbogaca nas, odwodzimy nie od rozmów proste. Tak. Kiedy kosmowe se probudzies, podzielek się pomyślem znać takich ludzi, którzy odpowiadadza, rozumiem, że tu prawda. Inni odpowiadadza w żaden inny sposób. Moz tu bagdener wudziacie, a nawet wyrazak brak zakunku. Na dworce gesto, że druga osoba mowi, czego cię aj przyczodzi twoja koleżna rozmowę, a ona po prostu udawać, że sluczas, rozprazać się jego telefon lub zgadzać się, nie przecież mu jak się tym, komołys. Innymi słowy, slyszeli kie. Ale tak naprawdę nie jest luczadza. Badz mi sugerzy, minimalnym wymaganiem dobił rozmowy i gest rozmowa z druga strona zwraca uwagę na to, komołys. W przeciwnym razie gestu rozmowa, jeśli wyk pełnego dnia z kimś rozmawiasz, a on nie zwraca na ciebie uwagi lub. Kogorsa, zacina korzystać z telefonu podczas rozmowy. Tu wyraźnie pokazuje, że nie slucza tego, komołys. Tu przestań rozmawiać. Nie warto z nim rozmawiać. Sajni, jeśli dana osoba nie zwraca uwagi lub tylko udadzie. Nie marnuj czasu, jeśli tak jest, ustanie powiedz, że wychodzisz. W ukonku nie musisz spędzać czasu z ludźmi, którzy nie są zainteresowani. Komasz do powiedzenia. Krótko mojak, może ty zaskodzik zaufaniu. Analizowanie różnych typów ludzi dostarcza nam kenich lekci pozuki waniu bardziej, autentyczny czy znak za sieć relakci, protezedzi mu jak stoiki nauki, uksimi si utrzymi wakwene trzni spokoj, rozwój jak noty. Kwitsik oryginalnosk, a wykorzystywak samokontrole wody i utrudnić sytuacjach. Tak si zła inaczej, tu jest wszystko nadzis. Dotarliśmy do konka tego filmu i mam sygzera nadziedzie, że te wskazałki beda dla ciebie przydatne, łazna czesk tego kanalu. Pamiętaj, że jest czestia wik, jeśli ten film pomógł si pomyslek lub czego się dowiedzieć. Wisej ludzi bedzi stoikich, zostaw lajka i komentarz, aby odkrył mok madroski. Jeśli nie wies, kos komentowak, napis. Bad silny, aby dak mi znak, że dotarłeś do konka. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zrób to, pamiętaj, że każdy najmniejszy krok jest ważny na twojej drodze rozwoju osobistego. Idź dalej ku zwycięstwu, dziękuję za zainteresowanie, nic wyszło beda ze stworka.